nowe dojście do poronu 9 z nowymi windami. Mamy też na kładce wyświetlacze, które działają w zupełnie inny sposób i pokazują do 3 pociągów do przodu. Czy betonowanie stropu poziomu -1, czy Aleje Jezioimskich, no i tam też również zwężenia w związku z budową tramwaju. Jak wygląda budowa Warszawy Zachodniej? Zupełnie po nowemu, z nowym zadaszeniem, przejściem podziemnym, wszystkimi peronami nowymi i tak dalej. W październiku 2024 o tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, Tom Sąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, tutaj prosto z nad Warszawy Zachodniej. Kilka dni temu zobaczyliście film z budowy całego tramwaju, jeżeli chodzi o poziom -2 i część od Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Tymczasem w dzisiejszym filmie zobaczycie, jak powstaje sama stacja z przejściem podziemnym na poziomie -1, jak i również oczywiście z całym nowym zapleczem, jeżeli chodzi o ulicę Tunelową, no i oczywiście Aleje Jezioimskie. To wszystko w dzisiejszym materiale, tak jak powiedziałem na wstępie, i zaczniemy sobie standardowo od hali dworcowej tutaj przy ulicy Tunelowej, bo pamiętajcie, że tutaj są dwie hale dworcowe. Jedna, która jest w budowie, czyli właśnie w tym miejscu po stronie północnej od ulicy Tunelowej, zarządzana przez PKP PLK, i druga zarządzana przez PKP SA, znajdująca się po stronie Alei Jezioimskich, czyli po stronie południowej, i tamta jest zarządzana przez PKP SA i jest to West Station tak nazywane. Tymczasem w tym miejscu lecimy sobie aktualnie nad nowym przebiegiem ulicy Tunelowej. Krawężniki, które widzicie po lewej stronie, są właśnie od przebiegu tejże i ulicy. Na tej ulicy będą też miejsca specjalne do postoju dla autobusów. Będzie to jeden z długich przystanków, który po prostu będzie zrealizowany na całej długości nowej hali dworcowej, i w ten sposób autobusy linii 103 będą mogły w tym miejscu sobie po prostu kończyć swoją trasę. Czy jakieś inne autobusy innych linii tutaj dojadą? Nie wiem, nie jest. Pracuję w warszawskim transporcie publicznym. Jeżeli ZTM stwierdzi, że faktycznie chcieliby w ten sposób tutaj doprowadzić jeszcze jakąś nową linię, skoro jest miejscem, no to tak też również się wtedy stanie. Na razie w tym momencie na ten temat nic nie wiem. Tymczasem w tym miejscu, jak widzicie, zejście składki aktualnie przebrało nowy bieg. Jest już on bardziej docelowy, ponieważ zejście składki będzie wydłużone, jeżeli chodzi o samo zejście. Będzie dociągnięte do samej ulicy Tunelowej i w tym miejscu sam układ, jeżeli chodzi o tą drogę, również się zmienia. W niektórych miejscach widzicie zaplecze budowy, sama jezdnia została zwężona i widzimy też, że chodnik w tym miejscu pojawia się w nowej docelowej lokalizacji i o wiele lepiej się prezentuje niż to, co było w tym miejscu, jeżeli chodzi o płyty betonowe i tymczasowe konstrukcje. Chodnik będzie się kończyć w tym miejscu, gdzie się kończy, czyli właśnie mniej więcej, jeżeli chodzi o sieć wysokiego napięcia, która tam się po prostu rozciąga, i ten przejazd kolejowy, w tym miejscu kończy się przebudowa Warszawy Zachodniej i w ramach niej również na ulicy Tunelowej, przynajmniej w części, powstanie droga rowerowa, która docelowo ma prowadzić na kładkę, która w praktyce była planowana jako kładka pieszo-rowerowa i właśnie będzie też wjazd z drogi rowerowej prosto na samą kładkę. Czy będzie ona wykorzystywana później przez rowerzystów? Zobaczymy, jak faktycznie stacja będzie oddawana do użytku w kolejnych etapach, jeżeli chodzi o całą inwestycję. Po prostu no, na razie rowery nie są dostępne, nie można iść rowerami po nowej kładce, no bo to jest główne dojście na wszystkie perony. Kiedy będzie przejście przez przejście podziemne, to zobaczymy, co faktycznie zarządca infrastruktury wybierze. Tymczasem w tym miejscu, jak widzicie, pojawia się parking. Parking w tym miejscu będzie zlokalizowany dla faktycznie pasażerów, którzy tutaj będą mogli sobie przesiąść się. Z tego, co widziałem, tam pojawiają się wysepki na szlabany. Jak to dokładnie będzie funkcjonować, w tym momencie Wam jeszcze nie powiem. Natomiast jest to faktycznie parking jedyny, który powstaje w ramach tej inwestycji, bo drugi parking jest bardziej parkingiem dla zaplecza technicznego od samego budynku wielofunkcyjnego. Drugi parking powstaje właśnie w tym miejscu, obok samego grzybka. A w tym miejscu aktualnie mam nowe dojście do peronu 9, bo teraz dojście jest składki schodami na dół, a później windą, bądź schodami. W tym miejscu mamy aktualnie nową windę, która już funkcjonuje, dzięki czemu peron 9 jest już teraz w pełni dostępny od wszystkich peronów za pomocą wind, czy to jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Pomijając oczywiście dojście do peronu 1, 2 i 3, gdzie jeszcze nie działają windy, to tutaj właśnie możemy sobie zejść albo schodami, jak widzicie to na złącznym ujęciu, trochę się nakręcimy, ale ostatecznie dotrzemy na poziom -1 i przejście
godziny wtedy dojedziemy do poranu 9, albo również możemy cały czas, tak jak po staremu, znaczy możemy również zjechać windą. Też co ważne, jak widzicie, informacja pasażerska w tym miejscu została zaktualizowana, tak aby informować, gdzie dokładnie w tym momencie teraz się znajdują wyjścia, w związku z tym, że po prostu to jest nowa sytuacja i to jest tylko i wyłącznie tymczasowa lokalizacja, jeżeli chodzi o wyjście. Docelowo będziemy szli dalej prosto, jak widzicie na tym ujęciu, i dochodzili na wszystkie pozostałe perony. To się wydarzy za jeszcze jakiś czas, kiedy faktycznie nowe przejście podziemne na całej długości już będzie oddane do użytku. Tymczasem w tym miejscu, jak widzicie, wzdłuż drogi prowadzącej dla osób z niepełnosprawnościami, a właściwie osób niewidomych, konkretyzując, jest aktualnie dojście właśnie do peronu 9. Możemy też oczywiście tutaj wyjść w kierunku ulicy Kolejowej, skręcając tutaj w prawo, bądź też oczywiście pójść dalej w kierunku Prymasa Tysiąclecia i po prostu wyjść sobie tam na powierzchnię. W tym miejscu z kolei widzimy schody ruchome na peron 9, które cały czas jeszcze nie zostało dodane do użytku i najprawdopodobniej poczekamy, aż zakończą się wszystkie większe prace, jeżeli chodzi o przejście podziemne, zanim te schody ruchome po prostu w tym miejscu zostaną uruchomione. Przemieszczamy się dalej, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o dojście do poziomu 9, no i tutaj już właściwie się dużo nie zmieniło. Powiem wam, że od kiedy ten sufit podwieszany został zamontowany na całym tym przejściu podziemnym, to jakoś tak się ciaśniej zrobiło, w sensie no jest mniej miejsca nad głową i to faktycznie jest odczuwalne, przynajmniej jak się korzysta z tych przejść podziemnych. No i dla osoby, która po prostu w tej całej infrastrukturze miała okazję być po prostu nie jeden raz w trakcie budowy, więc po prostu widzę, jaka jest różnica. Tymczasem, jeżeli chodzi o sam poziom 9, na nim cały czas są montowane wyświetlacze. Te prace są realizowane cały czas. W niektórych miejscach już widzimy wyświetlacze zamontowane. W momentach, kiedy był zatrzymany ruch kolejowy w tym miejscu, były montowane specjalne stelaże, na których aktualnie są montowane nowe ekrany. No i oczywiście w pozostałych miejscach cały czas jest to wszystko musi być okablowane, żeby po prostu dało się uruchomić, wypełnić całą tą nową infrastrukturę. Jeżeli chodzi o dojście stąd, od ulicy Kolejowej przez tory, jest cały czas zamknięte i do momentu, kiedy wyświetlacze nie będą w tym miejscu funkcjonować, nie łudźcie się, że zostanie uruchomione. Cały czas będzie w tym momencie, bo po prostu to jest jako dojście dla zaplecza budowy, jeżeli chodzi o montaż właśnie tych nowych urządzeń w tym miejscu na peronie 9. Natomiast w tym miejscu widzimy całą nową Warszawę Zachodnią i jeszcze za chwilę raz zobaczycie, jak ten nowy peron 9 się prezentuje, patrząc właśnie z perspektywy takiej bardziej dolniej, więc właśnie jak widzicie w tym miejscu, tak to się prezentuje, jak to właśnie w tym teraz widzicie. Więc tak to się tutaj pokazuje. Też zwróćcie uwagę, że jeszcze aktualnie są zafoliowane barierki, jeżeli chodzi o schody do przejścia podziemnego, natomiast wszystkie ławki na całej długości z wiatrołapami są już rozmontowane. Jest to jedyny też peron, który jest na łuku na całej Nowej Zachodniej, chociaż moim osobistym zdaniem tutaj powinny być dwa perony, bo jednak linia obwodowa może być po prostu dosyć mocno zatłoczona. Tego też chociażby na Warszawa Śródmieście będziemy mieli dwa perony i według mnie tutaj też dwa perony na linii obwodowej by się przydały. No ale jest jak jest. Tymczasem w tym miejscu widzimy Grzywek, który jak widzicie jest aktualnie całkowicie remontowany. On oczywiście pozostaje bez całego swojego zaplecza technicznego i bez wszystkiego, co tam się znajduje w środku. Natomiast sam Grzywek w tym miejscu jest aktualnie remontowany, a tutaj widzimy pochylnię, która się ciągnie do samego budynku wielofunkcyjnego. Pod Grzybkiem już widzimy zarys nowego parkingu. Parking ten będzie głównie dla pracowników po prostu kolei, którzy będą pracować w budynku wielofunkcyjnym w tym miejscu. No i też widzimy stare dojście do peronu 9, które w tym momencie zostało już wyłączone z użytkowania, co nie zmienia faktu, że wzdłuż niego widzimy jeszcze po prostu nowe latarnie, które oczywiście w nowej lokalizacji się pojawiają. Tymczasem w tym miejscu widzimy też tory drewniane na drewnianych podkładach po lewej stronie. Ten tor jest tutaj odbudowany na całej długości, jak pozostałe również wszystkie tory w ramach tych torów, które się znajdowały właśnie w tym miejscu na budowie Warszawy Zachodniej, bo one po prostu muszą być odtworzone do takiego stanu jak sprzed budowy. To, że nie są wykorzystywane, nie oznacza, że te tory zostały zamknięte i zlikwidowane. One cały czas w tym miejscu są i muszą wrócić po zakończeniu budowy, a ten moment powoli się zaczyna zbliżać. Na sam koniec jeszcze raz przelecimy nad przejściem podziemnym, no i w tym miejscu mogę powiedzieć, że ta część wybetonowana po lewej stronie, którą właśnie widzicie pomiędzy tymi wyjściami z przejścia podziemnego i w przyszłości z przystanków tramwajowych na poziomie minus 2, to jest miejsce, gdzie będzie faktycznie specjalne miejscówki dla taksówek, jak i również miejsca do zaparkowania samochodu na szybkie wyrzucenie pasażera w formie Kiss and a Ride. W tym miejscu będą zlokalizowane, więc oczywiście Nowa Zachodnia będzie się łączyć z nowymi standardami, jeżeli chodzi o wygodne przesiadki z samochodów prosto właśnie do kolei. No i tak prezentuje się cała Zachodnia, oczywiście jeżeli chodzi o nowe zadaszenie, ono jest mniej więcej gotowe, pomijając to, że cały czas są realizowane prace, jeżeli chodzi o windy, wraz również z ekranami
Wraz również nie z ekranami, tylko jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne. Patrząc z góry z lotu drona widzimy, jak powstają nowe te wielkie donice. Na tych donicach, w których miejscach będą wyznaczone specjalne miejscówki, gdzie będziecie mogli sobie usiąść, w skrócie ławki. Więc to tutaj w tym miejscu będzie to zlokowane. Natomiast na przystanki autobusowe będą specjalne wyjścia, które właśnie widzicie po lewej stronie, które będą właśnie na wyjście na przystanki autobusowe wzdłuż ulicy Tunelowej dla autobusów linii 103, no i dla innych, jeżeli w tym miejscu po prostu będą kończyć swoją transę. Patrząc z góry oczywiście widzimy właśnie panele fotowoltaiczne, które już się znajdują na większości peronów, pomijając oczywiście peron 3, 2 i 1, na których jeszcze ich nie ma, ale już są powoli montowane przynajmniej stelaże, na których będzie to wszystko załączane. No i doleciliśmy sobie do przejścia podziemnego tutaj przy Alejach Jezuimskich, jak i również oczywiście do samego zwężenia Alejach Jezuimskich w związku z budową tramwaju do Warszawy Zachodniej. To są ujęcia, właściwie jeżeli wy to oglądacie w poniedziałek, a tak to ma się raczej wydarzyć, sprzed tygodnia, więc to był pierwszy dzień obowiązywania w tym miejscu nowej organizacji ruchu, więc też tutaj po prostu kierowcy nie byli przyzwyczajeni do tego, co ich spotka, dlatego też są to trochę większe korki, niż miało to miejsce podczas nagrywania kolejnych moich ujęć z budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej. Natomiast niemniej autobusy przyspieszyły tego dnia, kiedy właśnie nagrywam te ujęcia. Rano, w porannym szczycie, autobusy jeździły szybciej przez nową organizację ruchu w tym miejscu i zwężenie jezdni, niż kiedy miało to miejsce wcześniej. Tymczasem tutaj możemy zobaczyć nowe przejście podziemne, które oczywiście się prezentuje i za chwilę dojdziemy również do tej części na poziomie minus 1, bo wiem, że na nią czekacie, bo rzadko kto ją pokazuje w sumie, a właściwie to raczej głównie ja ją pokazuję, żebyście wiedzieli, jak to powstaje. Tymczasem tutaj widzimy WKT-kę. Jeżeli jesteście ciekawi, kiedy zakończy się jednotor weekendowy, jeżeli chodzi o WKT-kę, to będzie to w weekend 15-16 grudnia, więc jeszcze sobie chwilę poczekamy i te jednotory weekendowe, jeżeli chodzi o WKT-kę, będą w tym miejscu cały czas realizowane przez najbliższe jeszcze miesiące. Chociaż w sumie już się listopad rozpoczyna, więc przez po prostu najbliższy miesiąc i jeszcze pół. Tymczasem tu widzimy nowy budynek, który powstaje już na stropie poziomu minus 1. To jest budynek, który będzie zasilać całą część, jeżeli chodzi o przejście podziemne i jest on kluczowy teraz do powstania właśnie w tym miejscu, aby po prostu zrealizować wszystkie przyłącze energetyczne do nowego przejścia podziemnego. Jak widzicie, tutaj pojawia się strop, jeszcze w niektórych miejscach jest montowany, jeżeli chodzi o poziom minus 2. A w pozostałych miejscach pojawia się strop dla poziomu minus 1. Rusztowanie sięga oczywiście do samej płyty dennej, która się znajduje na poziomie minus 2, czyli w przyszłości oczywiście będzie zlokalizowany przystanek tramwajowy. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o przystanek tramwajowy, pojawił się specjalny film na temat niego, macie do niego teraz link w karcie i w opisie. Natomiast inna ciekawostka jest taka, że na dole na poziomie minus 2 są schowane aktualnie schody ruchome, które będą montowane w najbliższym czasie właśnie na nowy przystanek, żeby dało się wyjechać. I prosto stąd właśnie tutaj będą wejście do West Station, czyli do tej hali dworcowej, która się już tutaj znajduje. Prosto stąd będą schody ruchome na nowe przystanki. Tych schodów ruchomych będzie dokładnie 8, po 4 na dany przystanek w konkretnym z kierunku, więc naprawdę całkiem dużo. A my aktualnie znajdujemy się pod tym budynkiem, który właśnie będzie zasilać całą tą część, jeżeli chodzi o przejście podziemne. No i w tym momencie weszliśmy pod tor WKT-ki, więc jesteśmy właśnie pod peronem numer 1. Jak widzicie, to oczywiście cały czas trwa konsekwentne wykańczanie, jeżeli chodzi o tą całą część przejścia podziemnego. Widzimy też, że już są zamontowane pierwsze schody ruchome na peron WKD w ogóle, gdziekolwiek, bo schodów ruchomych na WKT-kę nie mamy. Oczywiście na peron pierwszy WKD będą tylko łącznie jedne schody ruchome, na wszystkie pozostałe perony będą co najmniej dwa ciągi schodów ruchomych, jeżeli chodzi o wyjście na powierzchnię, a właściwie jeżeli chodzi o wyjście na peron. Widzimy następnie peron numer 2, do którego przychodzimy i tutaj jak widzicie już są montowane kolejne prace, jeżeli chodzi o miejscówki dla kas, bo tu będą też oczywiście zlokalizowane kasy, jeżeli chodzi o tą część dla pociągów nie tylko bieżnych, tylko po prostu podmiejskich. Następnie widzimy peron numer 3 i wyjście na niego w tym miejscu, nie mamy jeszcze oczywiście zrealizowanych ścian, ale widzimy, że cały czas sufit podwieszony w tym miejscu jest chociażby montowany, jak i również pozostałe elementy, jeżeli chodzi o lokale handlowe. No i idziemy sobie dalej do peronu numer 4. Peron numer 4 wygląda już zgoła inaczej, bo mamy już tutaj w tym miejscu ścianki, które nam pokazują, że to jest właśnie peron numer 4. Mamy również już zamontowane wyświetlacze, które jeszcze nie są podpięte i nie wyświetlają nam informacji, jaki pociąg właśnie wjeżdża na peron, ale w sumie na budowę to nie jest raczej niezbędne. Natomiast widzimy, że faktycznie pojawiły się tutaj już te elementy, jeżeli chodzi o informację pasażerską na ścianach. Dzięki temu z daleka będzie widać, gdzie znajduje się dany peron. 4, 5, 3 i tak dalej. Po lewej stronie z kolei widzimy przestrzeń, która jest trochę bardziej otwarta, ale
ale o niej powiem trochę później, bo pomiędzy peronem 5 a 6, jak już pamiętam, jest specjalna przestrzeń dla pasażerów zlokalizowana na poziomie właśnie przejścia podziemnego, a tutaj znajdziemy się teraz przy windach. Tutaj mniej więcej, jakbyśmy trochę jeszcze poszli dalej na prawo, byśmy znajdowali się dokładnie pod kładką, która oczywiście w tym miejscu powstaje. Natomiast z kładki będziemy mogli zjechać również do przejścia podziemnego windami, które aktualnie tylko zjeżdżamy na poziom 0. Windy oczywiście są zablokowane software'owo, więc nie ma szans, żebyśmy zjechali na poziom niższy. Niemniej, jak widzicie, windy oczywiście, jeżeli chodzi o szyby windowe, tutaj już są zlokalizowane na sam dół. I też ciekawostek, pomiędzy windami, tutaj pomiędzy każdym ze szybów windowych i zapleczem budowy będą zlokalizowane szafki, jeżeli chodzi o przechowywanie po prostu bagaży w tym miejscu. Więc tutaj, jak widzicie, te ładne napisy Warsaw West Station, nice to see you, polskie linie kolejowe PKP, miło cię widzieć, Warszawa Zachodnia i tak dalej, to właśnie w tym miejscu będą zlokalizowane szafki, gdzie po prostu będziemy mogli zostawić swoje bagaże. Tak samo jak to ma miejsce chociażby na West Station, gdzie wejdziemy sobie po prostu pod aktualne schody ruchome i schody zwykłe, jeżeli chodzi o tam dojście do żabki i jeszcze coś tam się znajduje. No tak czy siak, z tyłu tam jest faktycznie taka przestrzeń, może nie wiedzieliście o niej, ale jak coś, to coś takiego się tam znajduje. Tymczasem w tym miejscu to mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o pracę. Jak widzicie, trwają konsekwentne prace, jeżeli chodzi o wykończenie, no i pojawia się nowa informacja pasażerska wypowiedzmy właśnie tych podwieszonych elementów. Tu jest peron numer 7, no, chyba całkiem ładnie to jest widoczne. Peron numer 7 również ma wyświetlacze zamontowane, jeżeli chodzi o wejścia przejścia podziemnego. Na samym przejściu przejścia podziemnego, jak widzicie, cały czas jest oczywiście dosyć duży magazyn, jeżeli chodzi o różnego rodzaju materiały, które w tym miejscu są schowane przed warunkami atmosferycznymi, które się znajdują na powierzchni. No i dalej przechodząc, widzimy wyjście na peron numer 6, z jednej, z drugiej strony również z wyświetlaczami. Tutaj jeszcze widzimy trochę innych elementów, jeżeli chodzi o chociażby właśnie te lokale handlowe, które są tutaj wykończone konsekwentnie. A w tym miejscu mamy przestrzeń dla pasażerów pomiędzy peronem 6 a 5, bo dokładnie w tej lokalizacji będzie przewidziana specjalna miejscówka, gdzie będzie można sobie usiąść. Taka hala, taka poczekalnia po prostu, tylko że to będzie poczekalnia nie w hali zamkniętej, tylko w takiej części po prostu otwartej przejścia podziemnego, gdzie będą zlokalizowane ławki i będzie można sobie tam po prostu na spokojnie posiedzieć. Jeżeli chodzi o same przejście podziemne, z tego co dobrze kojarzę, będą tutaj dwie łazienki. Do jednej sobie zerkniemy po części, natomiast jedna będzie się znajdować w przejściu podziemnym tutaj pod peronami, druga będzie się znajdować przy wyjściu na peron numer 8 i przy kasach biletowych, tutaj właśnie też również przy wyjściu do hali dworcowej przy ulicy Tunelowej. Tutaj jak widzicie, sama hala dworcowa jest już aktualnie zamknięta od tej strony i w niej działają już wyświetlacze, co można zobaczyć również chodząc na górze na poziomie 0, idąc w kierunku peronu 9. Jak widzicie, jest tutaj 5 wyświetlaczy, więc całkiem dużo. One aktualnie wszystkie pokazują odjazdy, jeden pokazuje przyjazdy. Oczywiście docelowo to będzie wyglądać zgoła inaczej. Będą dwa wyświetlacze na przyjazdy, dwa na wyświetlacze na odjazd, ale jest to oczywiście wszystko w ramach jeszcze testów, więc prezentuje się, jak to właśnie w tym miejscu aktualnie wygląda. Czemu jest tutaj więcej wyświetlaczy? No po prostu Warszawa Zachodnia ma bardzo duży ruch kolejowy. Trzeba pamiętać, że pociągi podmiejskie, pociągi dalekobieżne ruszają stąd jednocześnie z różnych peronów i pociągów podmiejskich jest naprawdę dużo. Dzięki temu pociągi wjeżdżają właściwie w dwie linie średnicowe, w linię średnicową dla pociągów dalekobieżnych i podmiejskich i po prostu te pociągi stąd odjeżdżają właściwie co minutę, jak nie częściej, więc podwójne wyświetlacze są naprawdę w tym miejscu potrzebne i to też się wiąże oczywiście z tymi wyświetlaczami, które się znajdują również na kładkę. Tymczasem w tym miejscu, gdybyśmy skręcili sobie i byśmy tam dalej poszli, to byśmy dotarli do łazienek, ale to Wam pokażę w kolejnym filmie z Warszawy Zachodniej, o którym trochę więcej powiem na sam koniec tego materiału. Natomiast tutaj zetknijmy sobie jeszcze na kasy biletowe, które w tym miejscu będą się znajdować. Mamy kolejne wyświetlacze i kolejne ogromne wyświetlacze przyjazdy, odjazdy pozakujące się, zamontowane właśnie nad samymi kasami. Jeżeli chodzi o kasy, jak widzicie, jest tutaj 5 stanowisk. Czy to będzie wszystko dla PKP Intercity, czy to będzie tam też będzie WKTK, będzie tam Zarząd Transportu Miejskiego, tego Wam nie powiem, bo po prostu nie wiem, może ŁK też będzie mieć swoją kasę biletową. Natomiast te wyświetlacze naprawdę robią wrażenie, bo one są tak ogromne, a tamta przestrzeń jest całkiem mała, jeżeli chodzi o te kasy biletowe. Ale kas biletowych w całym przejściu podziemnym po prostu jest więcej rozlokowany w różnych lokalizacjach, niż po prostu są w jednym miejscu skupionym. Co według mnie z perspektywy pasażera, który po prostu będzie mieć bliżej do kas biletowych, jest właściwie lepsze.
najlepszym rozwiązaniem. Też również na górze w hali dworcowej będą się znajdować takowe kasy. Tymczasem tutaj możemy zobaczyć ciekawostkę, która będzie w przyszłości wykorzystana, czyli tu właśnie będzie przedłużenie przejścia podziemnego na poziomie minus 1. Tam patrzymy się prosto teraz na gazownię i to będzie po prostu przejście podziemne ciągnące się dalej do przystanku tramwajowego, który powstanie jeszcze, jeżeli chodzi o wyjazd tramwaju w kierunku Kasprzaka obok gazowni. Tamta przestrzeń jeszcze całkowicie nie powstała w części podziemnej i będzie realizowana tylko łącznie przez tramwaje warszawskie za jakieś ładne kilka lat. Czytaj, raczej nie w tej dekadzie. A w tym miejscu widzimy jeszcze raz halę dworcową przy właśnie ulicy Tunelowej i możemy zobaczyć, jak ona się prezentuje właśnie w środku, patrząc i z perspektywy przechodnia, który idzie do poziomu 9, więc to wszystko samemu możecie zobaczyć, jeżeli tylko łącznie się tutaj wybierzecie. Mamy zamknięte aktualnie drzwi obrotowe, które się tutaj prezentują. Wy cały czas mi piszecie, że drzwi obrotowe w tego typu lokalizacji raczej są złym rozwiązaniem, ale pamiętajcie, że od tej strony raczej ruch pasażerski jest mniejszy niż od drugiej strony, więc tego typu drzwi raczej mogą być dobrym rozwiązaniem, a co najważniejsze, tego typu rozwiązanie jest o wiele lepsze, jeżeli chodzi o straty ciepła, z tego co kojarzę. Więc dlatego też właśnie takie tutaj rozwiązania zostały zastosowane. No i wygląda to o wiele bardziej designersko, no musicie przyznać. Tam również widzieliście, że w hali dworcowej działają wyświetlacze, bo one mniej więcej działają już na terenie całej Nowej Warszawy Zachodniej. No a na koniec jeszcze raz sobie zerkniemy, co tam się dzieje przy Alejach Jerozolimskich, a właściwie co tam się dzieje, jeżeli chodzi o windy, no i te nowe wyświetlacze na kładce, które teraz trochę więcej pokazują. No i patrzymy sobie tutaj oczywiście z góry, z lotu drona na to nowe przejście podziemne, które powstaje. No aktualnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jest tutaj zaplecze budowy zlokalizowane, jak również po prostu pojawiają się stropy poszczególnych poziomów. Cały czas są oczywiście zamontowane belki rozpierające, bo do momentu, kiedy nie będzie po prostu całego stropu w tym miejscu, belki muszą się w tym miejscu cały czas prezentować. Natomiast w tym miejscu możemy zaobserwować, jak tam te windy działają. No, jak dobrze wiem i wy też pewnie wiecie, windy nie działają cały czas na peron pierwszy, drugi i trzeci. Czemu to ma miejsce? Chyba to jest dosyć oczywista sytuacja. Na szybko miało być, nie na szybko, tylko po prostu miały być oddane do użytku nowe perony, peron pierwszy, drugi i trzeci. Dlatego też windy jeszcze wtedy w zupełności nie powstały, a teraz windy powstają zupełnie od zera. I te windy powstają pomimo tego, że na peronach cały czas jest utrzymany ruch kolejowy i bez jakichkolwiek właściwie większych utrudnień, jeżeli chodzi o ruch dla pasażerów. Dlatego też to tyle trwa. Ja wiem, że to jest wyczekujące, ale faktycznie musimy jeszcze chwilę się uzbroić cierpliwości, bo jednak te prace pomimo tego, że są realizowane z utrzymaniem ruchu, i tak się dzieją, więc to jest całkiem niezłe wydarzenie. Tymczasem tak wyglądają nowe wyświetlacze. Nowe wyświetlacze na kładce aktualnie, znaczy wyświetlacze są te same, tylko jest po prostu nowy software. Jak widzicie, on aktualnie pokazuje na 3 pociągi do przodu. To jest według mnie świetne rozwiązanie, które nam idealnie pokazuje po prostu, jakie kolejne pociągi będą odjeżdżać z danej krawędzi peronowej. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to jest to, że pamiętali, że oczywiście wszystkie te komunikaty, jeżeli chodzi o wyświetlacze, cały czas działają w formie testów na całej Warszawie Zachodniej. Więc miejcie to oczywiście z tyłu głowy, jeżeli chodzi o to, jak aktualnie w tym miejscu one funkcjonują. Niemniej uważam, że tego typu zmiana w tym miejscu na kładce jest na duży, duży plus, jak również same wyświetlacze, które oczywiście się tam znajdują i one również są docelowe, jak również sama kładka nie podlega likwidacji później. Ona jest docelowym elementem całej Nowej Zachodniej, która w przyszłości będzie mieć również zjazd od Alei Jerozolimskich, ale to się stanie dopiero, kiedy będzie cały strop, jeżeli chodzi o przejście podziemne właśnie po tej stronie. Tymczasem, jeżeli taki materiał z budowy Warszawy Zachodniej wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do dostania patronami, ja wznoszę. I dziękuję również bardzo Budimaxowi za możliwość wejścia na plac budowy i pokazania wam właśnie, co się dzieje w przejściu podziemnym i w innych miejscówkach. Natomiast na koniec wam powiem, czemu ten odcinek się nazywa jako 101. Czemu to jest 101 odcinek, a nie setny? Setnego odcinka nie było cały czas w warszawskiej średnicy 2050, bo one się pojawi dopiero w kolejnym miesiącu. Mamy przygotowany mniej więcej już zarys, jaki ciekawy materiał wam pokażę z Warszawy Zachodniej. Z budynków, których jeszcze wcześniej zupełnie nie widzieliście, z przestrzeni, które są ciekawe, z osobami, które wiedzą więcej, i to wszystko wam pokażę w ramach setnego odcinka z Warszawy Zachodniej, który raczej nie będzie
będzie jednym materiałem, a będzie podzielonym na kilka części jednym dużym filmem z Warszawy Zachodniej. Będziecie mogli go zobaczyć już niedługo w listopadzie 2024. Więc jeśli nie chcecie go przegapić, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, bo wam pokażę tego typu miejsca, których jeszcze nie widzieliście w żadnym z materiałów z tej inwestycji. Więc możecie się spodziewać, że będą to naprawdę całkiem ciekawe miejscówki i na pewno trochę więcej ciekawostek wam jeszcze postaram się opowiedzieć. No i jeżeli macie jakieś pytania do Budimexu, też możecie je pisać, ale w tym temacie jeszcze będę się do was odzywać, żebyście wiedzieli więcej. Tymczasem kolejny film z tej inwestycji właśnie w ramach setnego odcinka pojawi się w kolejnym miesiącu. A jeszcze teraz na koniec tego miesiąca najprawdopodobniej pojawi się film z przelotu nad całą tą inwestycją. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!